Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Dzisiaj akurat lecimy z męską energią i z żeńską. A dlaczego? Będziemy sprawdzać po prostu Wasze emocje w stosunku do siebie, jak i również to, co chcecie powiedzieć tej osobie. Także zaczynamy. Losujemy karteczkę. Kto to będzie? Rybka. Także męska energia jest po mojej lewej stronie, czyli rybki mężczyzny z rybki. Co chcą nam powiedzieć? Wam to znaczy... I kobietki, rybki, co chcą powiedzieć mężczyznom, jakie mają, o coś będą kończyć rybki, bo powinno być taka, jest do góry nogami wisielec. Zaraz zobaczymy jeszcze Waszą energię, Wasze uczucia. Mężczyźni ze znaku ryba mają strach, wstyd, zaniedbanie jest tu jakieś i gniew w stosunku do kobiet z ryby. Kobiety z ryby natomiast do mężczyzn ze znaku ryba mają złość, nieufność, ciekawe, czyli zawiedliście ich, zazdrość, no proszę bardzo, pogardę, czyli pogardę by dokończyć. Dobra, lecimy teraz z uczuciami. No, zaczynamy od męskiej energii. Co wam chcą rybki, kobiety, mężczyźni powiedzieć? Nie chcę nikogo innego, strach, czyli ktoś się mógł pojawić, niekoniecznie, ale ktoś się mógł pojawić i z kimś rozmawiali. Was to zdenerwowało, no to wychodzi. Masz wspaniałe, dobre serce. Wstyd. Wstydzi się za coś. Kocham cię, ale potrzebujemy czasu, tylko czas nas może uratować. Zaniedbanie. Czyli coś zaniedbaliście w związku. Coś tam pykło, nie tak? I po prostu... Teraz, kochani, tak, gniew. Tłumaczymy gniew. Wybacz mi. Czyli wybacz mi gniew. Gdy cię moje serce zobaczyło... Poczuło, że to jest to. Jeszcze dopowiemy raz. Jesteś moją połówką na całe życie, czyli co ma ci wybaczyć? Gniew. Teraz z kobietki do mężczyzn. Co chcę im powiedzieć? Odkąd się poznaliśmy, nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Boję się, że mnie odrzucisz. Zadzwonię lub napiszę. Mamy dużo spraw do wyjaśnienia. Także, kochane znaki, co tu mogę powiedzieć? Wszystko się Wam rozwiało, mi wątpliwości z kart wyczytanych oraz Wasze wątpliwości są rozwiane. Wszystko wiecie, o co chodzi, także do zobaczenia, rybki.